Środę zarząd Dróg i Zieleni przekazał wykonawcy część ulicy Kościuszki i Mickiewicza do remontu. Gruntowna modernizacja obejmie odcinek od skrzyżowania tego traktu z ulicą Mickiewicza do placu Marszałka Piłsudskiego. Zadaniem PGK z Gołdapi będzie przełożenie kostki granitowej, która niemal od samego początku stanowi utrapienie i kierowców, i pieszych. Tym razem prace będą dosłownie gruntowne, bowiem wykonawca ma za zadanie wymienić również podbudowę tej części ulicy. Inwestycje podzielono na trzy etapy, a zakończenie robót zaplanowano na koniec października tego roku. Za ich wykonanie miasto zapłaci 730 tysięcy złotych. Zginą nierówności oraz wyboje na całym tym odcinku obiecuje ratusz. Ułożenie kostki włóki rzymskie powoduje, że kostka lepiej przylega. Do siebie oraz nie powstają tak duże szczeliny między nią. Zostaną one wypełnione mieszanką piaskowo-cementową. Pierwszy etap wzdłuż fasady magistratu wraz ze skrzyżowaniem wykonawca zobowiązał się ukończyć do 30 czerwca. Potem nastąpi przerwa, ulica Kościuszki i park staną się areną Blues festiwalu. Po zakończeniu imprezy budowlańcy zajmą się przebudową odcinka od skrzyżowania z Mickiewicza do wyniesionego przejścia dla pieszych na kościuszki. Ten etap ma być ukończony do 15 września. Jako ostatni zostanie przebudowany odcinek od przejścia dla pieszych do asfaltu zaczynającego się na wysokości ulicy Chłodnej. Prace będą dotyczyły wyłącznie jezdni. Parkingi pozostaną nietknięte. O kolejnych etapach prac i związanych z nimi zmianach w organizacji ruchu mieszkańcy miasta będą informowani między innymi SMS-ami.